Powiedzcie coś śmiesznego. Ooo, i teraz się zablokowałem. Co, czekaj, co ja ci wysłałem z tym łotyszem? Co to było? Druga płyta jest lepsza od pierwszej, ponieważ nam się bardziej podoba, a wy ocencie dlaczego. Wiem, że to nie wejdzie w montażu, ale nie powiem, nie zadeklaruję. Dobrze, może być też tak, że to przez pryzmat czasu nam się druga bardziej podoba, bo jest świeższa, ale nie tylko. Jest też lepsza pod względem A. Sampli, bo coraz jeszcze krótsze są fragmenty posamplowane z winyli. Jeszcze dogrywane są partie. A technicznie to wiadomo, dwuje, truje porównania. Mamy wspaniałych gości na tej płycie. Wspaniałych gości. Ale na poprzedniej też mieliśmy bardzo fajnych gości. No tak, ale to nie mówisz, że... Że deser zawsze lepszy od obiadu. Tak. Jest to, deser jest dobry, obiad jest dobry, deser jest słodszy. Ja nie deklaruję, yo. Skończmy. Rządzi Marek Wieremiejewicz, znany jako Tort, który jest właścicielem tego zespołu i właścicielem drużyny i właściwie to są Marek jedyna rządzi, osoba. Marek rządzi swoimi case'ami, jak pakować klawisze, jak rozpakować. Jest jedyną osobą, której zdaniem ja się kieruję, tak na dobrą sprawę. A jeżeli chodzi o pracę stricte duetu Raz Mentalizm, to... Mamy dowódcę, ale on się zmienia. Tak, mamy swoje działki po prostu. O, będę na działce. No, ja się nie wtrącam w Kamila pracę z muzyką i nie mówię mu, żeby przesunął sample w lewo, a on się wtrąca do tego właściwie, co ja piszę i mówi mi, żebym nie pisał o moich ludziach i żebym wyrzucił trochę sylab z tekstów, bo jest za gęsto. Raz Mentalizm nigdy nie niósł żadnego przekazu. Przekaz Raz Mentalizmu brzmi: robimy co chcemy, róbcie co chcecie. Dosyć anarchistyczny. Mi się wydaje, że sadzić, palić, zalegalizować. Chciałbyś? Czy chciałbym? Tak. Mnie to nie ma znaczenia, w którym radiu, bo byśmy na pewno nie robili tego świadomie, żeby być granym w radio. Więc jeśli ktoś by chciał nasz kawałek zagrać, to bardzo chętnie, ale wiemy, że nie mamy tyle pieniędzy, żeby im zapłacić, żeby grali nasze kawałki. A ja z kolei nie uważam, żeby któryś nasz numer miał taki potencjał radiowy typu Radio Z i RMF, bo nawet jak Kamil się postara i ten aranż jest taki wiesz, spoko, że on trafia, to ja jednak tam wjeżdżam na pewno i psuję to wszystko. Ludziach, i psuję to wszystko. Tak jest. Hip-hop. Nie rozumiem, dlaczego hipotetycznie. Możemy założyć, że zespół się kiedyś rozpadnie i po prostu... Koniec. Znaczy nie wiem też, czy zespół nie musi się rozpadać, żebyśmy mieli plany solowe. Możemy sobie zrobić odskocznie. Wiadomo, że płyta solowa Mentosa jest wyczekiwana i zapowiadana już 2012 rok i myślę, że dojdzie do skutku. A ja mam w planie zrobienie płyty, bo ja bardzo się jaram duetami raperskimi i mam sporo raperów, z którymi chciałbym nagrać już parę numerów. Może to jest czas, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Co? Raz? Duże rzeczy dwójka? Poczekaj. Po raz kolejny odpowiadam na to pytanie w ten sam sposób. Nie będzie płyty pod tytułem Duże rzeczy 2 i na razie kooperacji z Weną na horyzoncie brak. Nie zapowiada się, nie zanosi. Mam w planie krótką płytę z innym raperem na bitach różnych producentów i jak ta płyta dojdzie do skutku, to po prostu o tym poinformuję. A na razie proszę o wpisywanie typów w komentarzach i udostępnianie filmu. Ja chciałbym nagrać kawałek Sid the Kids na internet na pierwszym miejscu, a na drugim chyba zrobić beat z Wojidem z Platinum Plate Pipers. No nie będę mówił, że Jay-Z, J. Cole i tak dalej. No ja to właściwie... Weź coś takiego... Nie, no spoko. Pokaż swój snobizm, znajdź coś takiego, wiesz. Okej. Nie, ale ja tak naprawdę to chyba... Nie chciałbym nagrywać z zagranicznymi raperami, bo to nic nie daje. Chętnie bym z nimi wypił piwo. A chciałbym nagrać kawałek na przykład na bicie Chucka Englisha z The Cool Kids i to nie jest niemożliwe i pewnie kiedyś sobie to zrobię. Po prostu. No bo on teraz tą paczkę instrumentali wrzucił, no. Tak?
Nie, kupię sobie, no. Kup se. Miałem kilka propozycji ciekawych, ale z tych kooperacji nic nie wyszło. Trudno. Ja też nie produkuję za dużo rzeczy, które leżą sobie w szufladzie i czekają na gości. Tak naprawdę pozera z mentalizmem i kawałkami w Hirtini nie mam za bardzo produkcji, które na cokolwiek czekają. Recyta na dobry kawałek to są dobre inspiracje. Jak jest dużo dobrych inspiracji i do tego troszkę umiejętności albo dla niektórych na przykład tutoriale z internetu, to można zrobić wtedy dobry kawałek. Bardzo czerpię dużą satysfakcję z robienia muzyki, ale tak bez jaj. W sensie to jest jedno z fajniejszych uczuć. Jak jesteś zadowolony z kawałka, który zrobiłeś i chodzisz dumny jak baw i myślisz, że nie musisz płacić w sklepie za rzeczy, za zakupy, a musisz. Ale czy to jest jakieś odcięcie, nowe rzeczy od starych? Kontynuacja, tylko że kiedyś nieumiejętnie może pewne rzeczy robiłem, a dziś wydaje mi się, że bardziej świadomie wychodzi mi to, co chcę zrobić, a kiedyś było trochę w tym przypadku. Ale nie ma w tym żadnego odcinania ani szukania nowej drogi, bo według mnie stara droga, tylko w dużo lepszym wydaniu. Według mnie jest lepsze od weganizmu, bo ja lubię jeść mięso. Ja też tak obstawiam, ale też nikogo nie lubię, jak ktoś mi broni jeść mięsa, a sam nie je. Ale najlepsza kuchnia. Ja nie mam ani ulubionego dania. Ja też nie mam, ja wszystko lubię jeść. Let's go get some pizza! Ale chyba pizza kuchnia tajska chyba jest taka, że tak przyciąga zawsze. Tajska, tajlandzka. Te takie skorpiony, nie? No. Jak nie ma skorpiona, nie jest rosołu. Ostre jak to dają, zupa do tego. A ja lubię pizzę, lubię mielone, lubię buraki smażone, ryby lubię. Wszystko lubię jeść, jestem wszystkożerny. Totalnie wszystko. Zależy, z jakiej szukasz pracy. Ja kiedy będę poszukiwał zawodu innego niż zawód trapera, to na pewno wpiszę w CV zajmowanie się hip-hopem, bo co mam wpisać? 3 lata nic nie robiłem. A potem w okolicach 30 przestałem robić. A teraz szukam pracy. Nie. To jest pytanie właśnie z kategorii tak nie. Nie wydorośleliśmy i mamy nadzieję, że nigdy to się nie stanie. Never happen. Nie. Mnie nic. Nic mnie nie denerwuje. Nic nie jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Sobie stres, bo udajesz, że cię nie denerwuje. Nie, bo chodzę na boks, stary. Kiedy byłeś ostatnio? Miesiąc temu, przed chorobą. Która trwała od miesiąca. Ale jeździłem na desce w międzyczasie. Nie, no tak naprawdę to bardzo nas dużo rzeczy denerwuje, ale ładnie jest mówić, że nic nie denerwuje, być wyluzowanym. Nic mnie nie denerwuje. Jedna rzecz mnie denerwuje, czyli zawiechy kompów. To mnie denerwuje. Bo na to nie mam wpływu. Wtedy mam ochotę rzucić czymś. Denerwuje mnie również przegrywanie w FIFA przez złe sędziowanie. Tak jest. Czynnik ludzki w komputerze. A mnie, że trzeba jeść cały czas indyka i kurę, żeby było spoko. Więc mięso takie jest dobre, ale bywa za suche. Przepraszam, jak powiedziałem, że nic mnie denerwuje, to jeszcze dorzucam gołębie do tego. Tam gołębie mnie strasznie wkurwiają. Nienawidzę gołębi. Uważam, że są totalnie niepotrzebne w ekosystemie. Drodzy moi ludzie z Zamościa, mój brak koncertu do tej pory w waszym mieście uważam za niedorzeczny i karygodny i mówię zupełnie szczerze. Prawda jest taka, że w swojej 2008 raz mentalizm, w swojej 7-letniej karierze rapera, kiedy jestem w miarę słuchany i rozpoznawalny, otrzymałem jedno zaproszenie na występ w Zamościu. Było to po płycie Za Młodzina Heroda i był to festiwal, który się nie odbył. Więc zapraszam do zapraszania i to, że mnie tam nie ma, a jestem, nie ma mnie tam muzycznie, po prostu nie wynika z mojej złej woli. Tylko Hetman. Osir Hajnówka. Nie, bo ja tak myślę, że za bardzo nie popujemy tej, że ona jest taka dobra i później... I... Tak jest, że też jak z Whiplashem, wszyscy mi popisali na Facebooku, że zajęty film,
i się tak napompowałem, a był taki zwykły, się wkurwiłem na tych ludzi.